Szanowni Państwo, już za kilka dni wybory i wszyscy właściwie już wiedzą, na kogo będą głosować, ale ja po tej debacie prezydenckiej chciałbym jeszcze wtrącić swoje 3 grosze. Zabrakło mi dyskusji o Europie. Chociaż właściwie wybrzmiała ona w wypowiedziach 2 czy 3 kandydatów, ale w ten sposób, że zamierzają nas wyprowadzić z Unii Europejskiej. A co zamierza pan prezydent Andrzej Duda? To jest niejasne, nie zaprotestował przeciwko wyprowadzaniu Polski z Unii. I tu warto przypomnieć sobie jego wypowiedzi wcześniejsze. Jestem zwolennikiem Unii Europejskiej, która jest związkiem suwerennych, niepodległych państw narodowych. W tym sensie jestem bardzo proeuropejski. Jak nazwać dyktowanie nam, jak ma wyglądać polski system prawny? Pan Andrzej Duda nie wierzy w Unię Europejską. Chciałby Europy ojczyzn, jak to nazywa program PiS. Nie jest zdecydowany, czy podpowiedzieć swoim zwolennikom, że trzeba utrzymać ten nasz związek z Unią. Proszę Państwa, czy warto naprawdę na kolejne 5 lat powierzać taką władzę komuś, kto będzie nas narażał na konflikty z Unią Europejską swoimi nieprzemyślanymi, nieodpowiedzialnymi wypowiedziami? Teraz rozdaje pan prezydent prezenty na wakacje na przykład. Nie mówi, że to europejskie pieniądze, ale przede wszystkim nie dziękuję Unii. Nie dziękuję Unii za pomoc w czasie pandemii, a jest to olbrzymia pomoc. Więc czy warto, skalkulujcie, zanim pójdziecie, rozmawiając w waszych domach, rodzinach, spierając się o swoich kandydatów, naprawdę powierzać Polskę na kolejnych 5 lat panu Andrzejowi Dudzie? Pan Andrzej Duda nie wierzy w Unię Europejską. Jego doradca opublikował książkę Utopia Europejska, że ona się nigdy nie ziści, ta wspólna Europa. Póki co można oczywiście brać pieniążki, ale żeby była wspólnota marzeń, jak mamy żyć wspólnie w Europie, marzenie o tym, żeby można było wpływać po swoimi politykami na całą Europę, na przykład na politykę zdrowotną. Dzisiaj się zarzuca oczywiście, Unia nie zareagowała odpowiednio szybko. No tak, ale państwa narodowe, o takich, jakich marzy pan Duda, nie dały upoważnienia Unii do tego, żeby zajmowały się problemami ich zdrowia. To artykuł 168 jeszcze Traktatu Rzymskiego z 1957 roku. Co by było, gdyby rząd PiS-u, a właściwie posłowie PiS-u, zdecydowali ustawowo pożegnać się z Unią Europejską? Czy pan prezydent podpisałby taką ustawę? W moim pojęciu podpisałby, nie bacząc na straty, jakie z tytułu byśmy ponieśli, bo on uważa, że jest to moment rekonstytucji Unii Europejskiej, że trzeba ją jeszcze przekształcać. Przekształcać w taką wspólnotę narodów, państwa, gdzie państwa będą miały całkowitą swobodę w ustalaniu wewnętrznych reguł prawa. Czyli rozwalić to prawo, które reguluje życie i stosunki w Unii obecnie. Czy naprawdę nam się to opłaci, proszę Państwa? Porozmawiajmy o tym w rodzinach, mówmy o tym między kolegami. Pan Andrzej Duda, dzieląc swoje poglądy ze swoim doradcą, stwierdza, że Unia nie jest demokratyczna, bo nie szanuje demokratycznego wyboru Polaków, jakim są rządy PiS. A co to ma do jakieś szanowanie, nieszanowanie? Kto reprezentuje Polskę, jak nie pan Morawiecki w Radzie Europejskiej?
kto, jak nie komisarz Wojciechowski zajmujący się rolnictwem. A propos, tyle gospodarstw, ponad połowa polskich gospodarstw musi być wsparta dopłatami z Europy. Tak, to często się przemilcza, że to są dopłaty europejskie. Rolnicy, czy wam kiedyś tych dopłat nie odbiorą? One z Ameryki, ze Stanów Zjednoczonych do was nie przypłyną. Bo za wolność, jak powiedziała pani ambasador niedawno, no trzeba płacić. No ona powiedziała inaczej, że za darmo nie ma wolności. To jest transakcja z panem Trumpem w sprawach naszego bezpieczeństwa. A czy nie można byłoby jednak powierzyć tego bezpieczeństwa i NATO, i jakiejś w przyszłości armii europejskiej, no takiej przemieszanej, w której ze sobą by rozmawiali po angielsku i Hiszpan, i Polak, i Niemiec, i Portugalczyk. Nie wiem dlaczego pan prezydent tak sprzyja wszystkim, którzy mówią: najlepiej niech Polacy niczego się nie dowiedzą o tej Unii Europejskiej. Wczoraj w Senacie odbyło się głosowanie nad uchwałą, która popiera edukację europejską, żebyśmy wzajemnie, nawet kłócąc się o nią, mieli argumenty. I niestety senatorowie PiS głosowali przeciwko. Tak bez dania racji. Po prostu przeciwko. Jeden z profesorów twierdzi, że Unia Europejska chce koniecznie przekształcić się w wielkie państwo i pochłonąć Polskę. Rety, rety. Jest tyle polityk, które należą do Polski i czy do każdego z państwa, no między innymi ta zdrowotna właśnie, o którą tyle było hałasu, że daleko jeszcze do pomysłu Stanów Zjednoczonych Europy. Tylko jeden z kandydatów na prezydenta powiedział: tak, Unia Walutowa jest nam potrzebna. Zabrakło tej rozmowy, tego sporu o stosunek do Unii Europejskiej. I pan Andrzej Duda niestety nie powie prawdy nam, jaki jest jego właściwy stosunek do Unii. Rozważmy to, czy naprawdę nam się opłaca na kolejne 5 lat powoływać go na funkcję reprezentanta narodu w tejże ważnej sprawie. Sprawie, która się liczy na całe lata, na wieki. Podobno do zwolenników pana Andrzeja Dudy już się nie dotrze. Żadne argumenty, żadne słowa. Tak było w Senacie. Ja jednak wierzę, że kiedyś będziemy ze sobą wszyscy rozmawiać na argumenty. Na twarde argumenty, a nie na hasła, propagandę. Propagandę, którą tworzą wszyscy, którzy chcą mieć władzę. Ja tej propagandzie, którą reprezentuje pan Andrzej Duda, nie wierzę. Bo on obiecuje coś, co powinien obiecać premier, rząd. Premier obiecuje, że wypełni wspaniały plan Dudy. Ale premier jest związany budżetem, Sejmem i wieloma innymi uwiązaniami prawnymi. No pewnie się tym do końca nie przejmują, jak na przykład z konstytucją. Ale czy obietnica jeszcze coś znaczy dla niego, dla jego obozu? Szanowni państwo, zwolennicy prezydenta Dudy. To jest niebezpieczne dla Polski, gdyby miał zostać na następne 5 lata. Nie myślicie tylko o swojej kieszeni. Myślicie o przyszłości Polski. My odejdziemy, będą następne generacje. Jeżeli tu wejdzie Rosja, jej wpływy, skończą się nasze marzenia. Unia. To jest punkt, od którego trzeba zacząć rozmowę i kampanię prezydencką. Niestety pan Duda od tych słów jej nie zaczął.